Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Dla normalnych, czyli dla tych, którzy żyją z COVID-em naokoło, a nie żyją dla COVID-u naokoło. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, bitwa. Bitwa jest z tym COVID-em. Wchodzi w nową fazę. Teraz jest pytanie, czy społeczeństwo, czy naród, czy kraje, czy państwa, czy politycy, czy urzędnicy zdecydują się żyć z COVID-em, czy żyć dla COVID-u. No, ostatnio to wszyscy żyli dla COVID-u. No i to jest makabra. To jest makabra psychologiczna, ekonomiczna, społeczna, na każdym poziomie, przez ostatnie parę miesięcy, no to można powiedzieć, było parę takich faz, kiedy dużo się rzeczy zmieniało. W wielu stanach pozamykali, później ta ilość przypadków zaczęła spadać, ilość ludzi, którzy mówili, że się boją, że po prostu jest to pogarsza się cała sytuacja, no to było najwięcej tego, powiedzmy tak, mniej więcej w lipcu, no i teraz już to wszystko schodzi. Najróżniejsze te badania, no i przypadki, tak, w telewizji, w radiu widać to, że ta wojna kultur, tak, wojna kultur, ludzie wolni, republikanie, konserwatyści, Bóg, honor, ojczyzna, prawo do broni i tak dalej, no to większość ludzi mówi, jak to jest możliwe, żeby nam twarz zamykać tymi maskami. Jak jest taki kawał w Ameryce, jak rozpoznać głosującego na Bidena, no po tym, że jedzie samotnie w samochodzie, mając maskę. No i to właśnie to jest ta wojna kulturowa, tak? Socjaliści, oni po prostu przestali wierzyć w Boga. No a jak to też mówią, ktoś, kto przestaje wierzyć w cokolwiek, no to zaczyna wierzyć w wszystko. No i teraz to jest kult, to jest pandemia, to się zrobiło, i te zniszczenia środowiskowe, to jest kult, to jest religia, to oni, ci ludzie są w stanie zabijać za to, to jest nieprawdopodobne, co się odbywa na naszych oczach, no ale to jest kult, to jest taki marksistowski kult samozniszczenia, no bo to można powiedzieć, to prowadzi do samozniszczenia. Te bitwy pomiędzy dystansami między ludźmi, te bitwy o te maski, no to jest to podzielone, to widać, kto to ma. No wszyscy sobie zdają sprawę, tak? Republikanie to też nie, konserwatyści nie są nienormalni, no ale są jakieś limity, tak? Są jakieś limity, które naukowo można przedstawić, zbadać i policzyć. Niedługo te badania, no już się zaczyna, te testowanie takie błyskawiczne i półbłyskawiczne i powolne wchodzi. Ligi sportowe zaczynają się orientować, że idiotyzmy zrobiły się po 6 miesiącach. Oni forsę muszą robić, no to zdecydowali, że będą zawodnicy, będą sobie tam mieszkać gdzieś, nie mieszać się z innymi, że testy będą codziennie parę godzin przed zawodami. No takie najszybsze testy, te później, jeżeli będzie takie potrzeba poprawki, to bardziej skomplikowane, no ale ludzie się orientują, że te, szczególnie w Ameryce, 40 milionów bezrobocia, no to jest nieprawdopodobne. Budżety trylionowe, które po prostu wpychają Amerykę w zadłużenie, to też są nieprawdopodobne. Ilość biznesów, zamykają się kluby sportowe, zamykają się restauracje, zamykają się wielkie kompanie inżynieryjne, produkcyjne i tak dalej. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. No ale te testowanie właśnie nadchodzi, szczepionki też nadchodzą. Także zaczyna być taki powiew, atmosfera się zaczyna, że będzie taka możliwość, że
odłączymy się od tego straszenia, tak? Bo to było największe to straszenie. Wyszli ci debile, wyszli, zaczęli mówić, 2 miliony umrze, 3 miliony umrze, 500 milionów umrze, pół narodu umrze, pół kuli ziemskiej populacji umrze. I to po prostu było straszenie i straszenie i straszenie. Grypa jest znana. No i teraz wygląda, że po prostu ten COVID, no to jest bardzo cięższa odmiana grypy. Te wszystkie ustawy, ta cała polityka tej paniki i strachu, no to zrobiło straszne zniszczenia w zamian za jakieś takie benefity, w zamian za coś, co można było osiągnąć mniejszym kosztem. Te wszystkie 6 miesięcy wypełniło po prostu jakiś dziki, no jakby to powiedzieć, nawet w szpitalach, tak, w szpitalach doprowadziło do oszukaństwa. Ludzie tam wpisywali choroby, co nie powinni, bo tam nadgodziny im płacili i tak dalej, i tak dalej. Ludzie przestali w tych maskach ta naturalny uśmiech, naturalne podanie sobie ręki, czy uściśnięcie ręki. To wszystko w społeczeństwie zostało zabite. To jest część ludzkiego zachowania. Miliony, dziesiątki milionów finansowo jest zrujnowanych. Nadchodzi depresja, nadchodzi awantury w domach. No to dużo nie potrzeba, to dużo nie potrzeba. Cała to jest społecznie teraz, ta cała nowa faza, która nadchodzi, no to trzeba się nauczyć. Znaczy ci debile, co to robili, muszą się nauczyć, bo większość normalnych wiedziało, co powinno być robione w przeszłości. Na początku no to miało być tylko zamknięte, ja byłem przekonany, 2-3 tygodnie, że zamkną na 2-3 tygodnie, znajdą wszystkich chorych, zrobią te kontakty, tak jak w Tajwanie. W Tajwanie po prostu wykrywalność każdej osoby, która jest chora, to oni tam mieli 17 osób znaleźli, które miały kontakty. W większości krajów, jak w Ameryce, no to ktoś, kto jest chory, no to znaleźli statystycznie pół osoby, z którą się ta osoba kontaktowała. Tak, także to jest po prostu zamknięcie 30 paru milionów ludzi zamiast wyłapanie. No, to nie są klatki, ale doprowadzenie do kwarantanny tych, którzy mieli kontakty, to jest kompletnie inna sprawa. Totalne zamknięcie z ignorowaniem czy z pominięciem tych społecznych i ekonomicznych kosztów, przykre jest to, że właśnie politycy wybrali tą drogę. Kiedy w maju i w czerwcu była taka następna szansa wybierać pomiędzy ustawami, polityką zbalansowania tych zagrożeń względem aktywności ludzi w życiu, no życie jest po to, żeby żyć, no to politycy i znowu i urzędnicy wybrali drogę, że po prostu zniszczyć tą wolność osobistą, zamieszki się zaczęły robić i oni to wybrali, politycy to wybrali po prostu zamiast zbalansować. Dlatego trzeba głosować na normalnych. Teraz jest ta szansa, żeby znowu to podejść do tego bardziej normalnie. Największą zmianą no to jest Centrum Chorób Zakaźnych i Prewencji, ten CDC. Oni tam straszyli. Na początku to oni straszyli nieustannie i te wszystkie decyzje to było tylko straszenie, żeby ludzie po prostu się jakoś zamknęli w domach, po prostu gwoździami pozabijali te drzwi i z nikim nie rozmawiali. No i teraz właśnie zmienili ten przewodnik taki,
czy wskazówki dla osób, które miały kontakt z kimś, kto ma koronę 19, i powiedzieli, że ktoś, kto miał nawet taki bliski kontakt, no to nie musi się testować, jeżeli nie ma, jest bezobjawowy, tak? No, czyli wszyscy normalni coś takiego zawsze mówili, tak? Co to za choroba, jak ona jest bezobjawowa? No i teraz centrum, które niby powinno się specjalizować w tym, to zaczyna mówić. Oczywiście, że te wczesne testy też dają bardzo dużo tych negatywnych, no bo to nie jest tak bardzo czułe. Ale testowanie ludzi, którzy mają jakieś symptomy i kontakty, to jest najważniejsze, tak? To te kontakty, które to zostało rozwalone. Ten centrum chorób zakaźnych, no teraz zaczyna mówić, że trzeba testować tych, którzy mają największe zagrożenie. No i to jest proste, tak, to jest proste, ale to jest straszne, to jest straszne dla normalnych, że to jest takie proste, tak, że po tylu miesiącach to jest, wygląda na to, że po prostu idiotyzm, kretynizm fachowców był na najwyższym poziomie, no i oni ciągle są tymi fachowcami. Widać to na przykładzie, Kto powinien być chroniony? Ogólnie rzecz biorąc, rezydenci wszystkich tych domów opieki społecznej czy starszych, którzy reprezentują tylko, to jest 1% populacji, czy około 3 milionów ludzi. Osób jest w domach opieki społecznej czy domów starców, no ale tam jest najwięcej zginęło, najwięcej umarło. To jest dla ludzi poniżej 40, którzy nie byli w jakichś szpitalach czy instytucjach zdrowotnych, no to jest tylko śmiertelnych przypadków, no zakaźnych nie, ale śmiertelnych przypadków, powiedzmy, to jest 100 na milion. Wśród tych starszych w domach opieki jest 17 tysięcy na milion. Tak, także to jest po prostu 50 tysięcy ludzi umarło w domach opieki, gdzie oni powinni być opiekowani. Tak, także, że polityka, ustawa, to właśnie tam powinna się skierować, tam powinno być bronione, tam powinny być płoty, tam powinny być jakieś bariery, tam powinno być wszystko, ale nie 300 milionów ludzi, nie 300 milionów Amerykanów. Można krytykować ten cały centrum chorób zakaźnych, no bo było jednak za dużo fachowców, za dużo lekarzy, którzy decydowali się straszyć tymi milionami. Teraz pokazuje się, że jak ludzie mają kontakt, nawet ktoś jest chory w jakiejś grupie, no to jedna osoba na 6 złapie to, jedna na 10, no mówią 10-15% ludzi z bliskiego kontaktu to złapie, także to po prostu nie przeskakuje jak jakiś tygrys z drzewa na ofiarę. Najciekawsze jest to, że aktualna ilość zakażonych, to mówią, że może być nawet 6 do 24 razy więcej realna. Że po prostu ludzie to mieli i przechodzili bez żadnych problemów. I to są badania w amerykańskich żurnalach amerykańskiej medycyny. Także to są poważne magazyny. To piszą tam fachowcy, liczą to fachowcy. No i to trudno teraz ocenić pomiędzy tymi, którzy zostali, powiedzmy, wykryci czy nie wykryci, no to by musiało być, powiedzmy, przymusowe, tak? No w Ameryce to się nie stanie.
ale wskazuje na to, że testowanie ludzi z takim niskim ryzykiem śmiertelności, no to po prostu nie ma żadnej wartości w tym wszystkim. Krytycy CDC i tego, że centrum powiedzmy spowolniło, czy poluzowało te rekomendacje, no to mówią, że najważniejsze jest zatrzymanie tej koronawirusa. No i właśnie ci debile mówią, że nie ma znaczenia, jak mało się tego zatrzyma i nie ma znaczenia, jak dużo to kosztuje. Trzeba to zatrzymywać. No i to są właśnie debile. To są debile, to są kretyni, którzy po prostu nie są w stanie ocenić ile to kosztuje społecznie, nie tylko finansowo. No bo to jest najgorsze. To jest społeczeństwo, co jak społeczeństwo jest niszczone i musimy, wszyscy normalni muszą po prostu odpłynąć czy odejść od tych, którzy tłumaczą, że tym strachem, że trzeba wszystko robić za wszelką cenę. No i następna sprawa to są szkoły. Szkoły są pozamykane, tam jakiś przypadek zachorowania to od razu obcinają. Te dzieciaki są w domach, w koledżach, w szkołach średnich i tak dalej. Wszystko jest od razu kwarantanna. No ale to prawie, że można by było powiedzieć, że no te przypadki bez przypadków śmiertelnych, no to trzeba by było to wszystko poluzować. No, starsi nauczyciele nie powinni uczyć i tego rodzaju rzeczy. Rodziny ze starszymi osobami, no też powiedzmy mogłyby być trochę odosobnione, no ale powinny dostać jakieś zabezpieczenie, jakieś maski, nie maski i tak dalej, te normalne rzeczy, ale cała reszta, no to musi jednak żyć. Centrum tych chorób zakaźnych, no to powinni powiedzieć właśnie dla młodych, zdrowych studentów, czy uczniów powiedzmy poniżej 20 lat życia, to powinni coś zmienić, no bo jednak ta nauka oko w oko z nauczycielem, razem ze studentami w szkole, no to jest kompletnie co innego niż ta wizja tej nieustannej kwarantanny, no bo to nadchodzi, to możliwe jest, że to nadchodzi, po prostu oni, politycy, urzędnicy nie wiedzą, kiedy skończyć, tak? Gdzie jest ten licznik, gdzie jest ta linijka, gdzie jest ta metrówka? Musimy żyć z COVID-em, nie musimy żyć z paniką, tak? Ale nie możemy żyć dla COVID-u. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję serdecznie, polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek do codziennych powiadomień i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Jeżeli masz amerykańskie obywatelstwo i zamierzasz głosować w listopadzie, to pamiętaj, nie głosuj na komunistów, nie głosuj na socjalistów. Nie po to Polacy przyjechali do Ameryki, gdzie walczył Pulaski, Kościuszko, gdzie dużo ludzi wylądowało za chlebem politycznie dla systemu, dla wartości konserwatywnych i tak dalej, i tak dalej. Także nie głosuj dla socjalistów, nie głosuj za Bidenem. Biden zrujnuje Amerykę, socjaliści zrujnują Amerykę. Zostań konserwatystą, jeżeli jesteś socjalistą. Zdrowia!